7 października 1942 roku. Na zachód od fabryki traktorów imienia Dzierżyńskiego. Achtungmena, mamy mało czasu. Rosjanie dostali się na nasze tyły. Niech szlak trafi tę ich bandycką taktykę. Próbują zrewanżować się nam za wczoraj i wypchnąć nas z dzielnicy. Nie wolno do tego dopuścić. Jeśli uda im się wygonić nas na otwarty teren, będziemy bez szans. Reszta batalionu będzie musiała przebić się przez oddziały bolszewików, aby do nas dołączyć. To oznacza, że póki co jesteśmy zdani na siebie. Ale bywaliśmy już w takich opałach i wychodziliśmy z nich zwycięsko. Tym razem będzie tak samo. Niech dowódcy oddziałów uważają, gdzie rozmieszczają ludzi. Nie możemy ponieść ciężkich strat, więc bądźcie ostrożni. Będą na nas szli tym rowem, zatem musicie pilnować obu mostów. Jeśli dopisze nam szczęście, to odeprzemy ich, zanim się przebiją. Musimy ograniczać straty, więc jeśli będziecie zmuszeni, wycofajcie się do domu propagandy. Jeśli i tam nie uda wam się utrzymać, wycofacie się przez park do domu towarowego. Ale gdzieś tam musimy ich powstrzymać, bo będzie z nami koniec. A chyba nikt nie chce zgnić w bolszewickim obozie. Wybierzcie któryś z tych celów i brońcie go do ostatniego naboju. Musimy się utrzymać. Siemano ludziska, z tej strony Rashibo. I mamy kolejną misję obrony. Tak więc zbieramy chłopaków. Drużyny ogniowe za mną. I bronimy jeden punkt. I myślę, że najlepiej będzie bronić się tutaj. Bronimy kamienicy, bo to chyba nam się najbardziej opłacać będzie. Tak więc trzeba związać po prostu. O! Dobra, trochę więcej ich. Jest ich trochę więcej niż się spodziewałem, że ich tu przybędzie, także. Nas niestety nie wygląda to najlepiej. Przeładować szybko karabin trzeba. Dobra. Tutaj. Tego jednego. Ziomacha, to im tutaj zamachali im kolbami pewnie. O shit, najgorsze. Najgorsze jest to, że tylko słyszę. O. O. Drugi. Dobra. W sumie jak my nie padniemy, to nie będzie tak źle. No, w sumie obrona na schodach nie jest złym miejscem. O. Aj, no niestety. Oj, granat nam wypadł pod rąk. I będziemy na miejscu kamicy, który pieron wie skąd. Aha, my już jesteśmy na otwartym terenie i dostajemy. Postaramy się wbić i po prostu wejść na piętro. Może się rozłóżmy tutaj. Spróbujmy się, może da się położyć, nie można się rozstawić, nie można się pochylić. Dobra. No i jesteśmy rozłożeni na schodach. Aj, niedobrze to wygląda. Spróbujmy się wstać, może rozejrzyjmy. Nie wiem, czy z drugiej strony mogą podejść do nas tutaj. Niestety. Drużyny ogniowe. A. No i niestety, kurde, gościu, nie wyciąłem karabinu, nie zmieniłem broni. Pozostało nam trzech ludzi, więc jest bardzo źle. Obrona celu nieudana. Dobra, czyli odradzamy się w kolejnej linii. Niedobrze. Dobra, brońcie celu, dom propagandy. Dobra, obstawmy może naszych ludzi jakoś po ludzku. Z której strony pytałem teraz, za 100 punktów będzie szło na tarcie. Może pobawmy się jednak drużynę LKM-u tutaj. A, czemu nie możemy iść? No co jest? Dobra. Okej, drużyna strzelecka. Kurczę, gdzie oni naszych tną tu już? What the hell? Czemu oni już są tutaj? Okej, coś poszło nie tak. Definitywnie. No okej, dobra, zrypaliśmy to podwójnie. Dobra. Niech robią co chcą, może wtedy się jakoś rozstawią w rozsądny sposób.
Gdzieś powinien być jakiś KM albo coś takiego, żeby ułatwić nam tą misję. Jakiś karabin, cokolwiek. Nie ma nic, dobra. No to jesteśmy w dupie. Dobra, się obstawmy tutaj. I będzie trzeba po prostu ich chyba tutaj cisnąć na tej linii. A, magazynek. Niestety ktoś tam do nas strzela też z prawej strony. No, niestety przebijają się całkiem skutecznie w naszą stronę. Do piachu trzeba to... Dobra, wyślijmy im granat, przyładujmy karabin. Nie wygląda to dobrze. Wręcz bardzo niedobrze to wygląda. W plecy, trochę niesportowo, ale... To nie jest sport. Dobra, tutaj ktoś chyba padł. Dobra. Tak, tu jest nasz, czyli dobrze, okej. Chłopaki się trochę rozstawili. O, trzeba się przystawić znowu do ukrycia. Dobre jest to, że oni tak w sumie wybiegają trochę. Jakby nam prosto podcelował. Dzięki czemu jesteśmy w stanie kontrolować ogień i zarazem prowadzić celny ostrzał. No. Dobra. Kolejny. O, niestety gościł z mozingiem. Tych z mozingiem się obawiam najbardziej. Bo oni w sumie bardzo prostym sposobem mogą wyciąć naszych chłopaków. O. Dostał chyba. Chyba dostał, chyba powinien dostać. Nie wiem, czy tu jest gościu? Nie, to nie jest gościu, dobra. O, dowódca był. No, dobra, do piachu. Kurczę, nie chciałbym wiedzieć, ile ja mam na boi. Dwa magazynki, no niedobrze, bardzo niedobrze. No. Aj, kolejny pusty magazynek. Będziemy się musieli za chwilę wybrać po jakieś naboje. Właśnie na linię wroga. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Tak? Okej, dobra, mamy karabin. Cofamy się, mamy jeszcze broń celu przez 20 sekund. Myślę, że powinno nam się to udać. Dobra, weźmy może ten ich RKM śmieszny. O, no teraz jest od razu inna siła ognia, także bez większych problemów teraz idzie. Teraz to po prostu ostrzał jest na tyle mocny i zmasowany. Dobra. Udało nam się wybronić fort obu z traktorów. Także dzięki wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej.